Dominik Woźniak, MMA.pl. Jesteśmy na pierwszej rocznicy otwarcia sklepu Pitbull West Coast w Katowicach. Ze mną Piotr Niedzielski. No Piotrek, dawno Cię nie było już widać. Ostatnia walka była w październiku, teraz mamy kwiecień. Powiedz, kiedy możemy spodziewać się Twoich kolejnych startów? Cześć, witam wszystkich serdecznie. To znaczy, to może nie pytanie do mnie, tylko pytanie do mojego menadżera Pawła Kowalika. Ogólnie od grudnia już miałem mieć 3 walki, wszystkie te 3 walki nie wypaliły. Martwi mnie to bardzo, ponieważ od grudnia ciężko trenuję, cały czas staram się być w gazie. Także no tak naprawdę czekam na jakąś ciekawą propozycję. No i to tyle. Rozumiem, że jak widać po Twoich kalafiorach cały czas jesteś w treningu, tak? Powiedz mi w takim razie, jak to wygląda? Jeśli dostałbyś propozycję walki, ile potrzebujesz czasu, żeby jakby już ten ostatni etap przygotowań dopełnić? Na chwilę obecną, tak naprawdę, tak jak mówiłem, już jestem w gazie cały czas, także myślę, że 2 tygodnie na zbicie wagi i jestem gotowy. Powiedz mi, w ostatnim czasie, no już jakiś czas temu przeszliście z Ankosu do Czerwonego Smoka. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to teraz tam u Was wygląda? Jak wyglądają te treningi? I co się zmieniło? I czy jest lepiej? To znaczy, jest inaczej. No, tak kiedyś powiedziałem, że czasami zmiany są potrzebne. To znaczy tak, mamy swój harmonogram, zapasy trenujemy z Wiosłem, z Arkadiuszem Kordusem, stujeczkę robimy z Bartoszem Jezierskim i z Piotrem Sawickim, parter doskonalimy w Aliansie, także wszystko to ma ręce i nogi, także każdy z nas wie, co ma robić i ciężko trenujemy, tak jak trenowaliśmy zawsze. No, ekipa też jest chyba dobra, prawda? Bo mamy Borysa Mańkowskiego, mamy Mateusza Gamrota, który tak teraz miesza te treningi trochę ze Stanami, tak? Jest jeszcze Krzysztof Kłaczek tam u Was, tak? Kto jeszcze? Krzysiu Kłaczek czasami do nas przyjeżdża. No jest wielu, mamy w Poznaniu dużo, dużo dobrych zawodników, którzy tak naprawdę się nie wyświetlają, a są na wysokim poziomie i naprawdę jest z kim trenować. Coraz więcej ludzi też do nas przychodzi, coraz więcej ludzi wie, że trenujemy w tym Czerwonym Smoku. Także nie brakuje nam sparring partnerów tak naprawdę. Są jeszcze też bracia Rajescy, także jest okej. Okay. Twoja ostatnia walka to był listopad z Salusem Biciusem. Jakbyś mógł jeszcze kilka słów powiedzieć o tej walce? Tam była wygrana przez decyzję. Wszystko poszło tak, jak miało pójść. Jesteś zadowolony z tej walki? No bo jednak to była wygrana po przegranej wtedy z Alanem Langerem, o ile dobrze pamiętam, gdzie ta walka no, ewidentnie ci nie poszła. To znaczy, czy jestem zadowolony z tej walki? Może trochę nie do końca, ponieważ myślę, że mogłem ją skończyć przed czasem. Aczkolwiek w każdej rundzie panowałem nad sytuacją. Wszystkie 3 rundy wygrałem. W żadnej w sumie rundzie nie miałem tak naprawdę takiej zadyszki. Czułem się świetnie, wygrałem decyzją. No i spoko. Chciałem Cię jeszcze zapytać o temat trochę poboczny, ale też jakby troszkę z tym związany. Na KSW za tydzień mamy pojedynek o pas kategorii do 77 kg. Dricius du Plessis z Roberto Soldiciem. No pytam, bo Twój klubowy kolega niestety stracił pas na rzecz Soldicza. Jak Ty oceniasz tą walkę i czy uważasz, że po tej walce Borys powinien wejść jako właśnie kolejny pretendent od razu do walki o ten pas? Ogólnie jestem bardzo podjarany tym starciem, bardzo ciekawe zestawienie, no i no zobaczymy, no klatka zweryfikuje, kto wyjdzie z niej zwycięsko. No i myślę, że Borysowi jak najbardziej należy się rewanż, ponieważ no każdy zna Borysa i każdy, kto interesuje się MMA, wie, że Borys jest świetnym zawodnikiem i myślę, że po prostu Borys miał swój gorszy dzień i myślę, że warto dać Borysowi jeszcze szansę, żeby się zrewanżował. Dobrze, Piotrku, bardzo Ci dziękuję w takim razie i mam nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy Cię w oktagonie. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.